Hej, cześć, siema do wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dalej oczywiście działaliśmy na Macap. Co dokładnie robiliśmy, to za bardzo nie pamiętam. Coś z naszym doktorem Ogaburo, czy jak on tam się nazywał. W każdym razie mam wrócić do Shalima i obmyślić pewnie dalszy plan. A, już wiem, wyłączaliśmy te drille, żeby trochę wydłużyć jakby czas, jaki mamy na zdobycie paliwa do Arki i po prostu, żeby planeta nam do tego czasu nie została zniszczona. Tak więc dobra, wejdźmy tutaj i pogadajmy z Shalimem i z Avestą. Znaczy, no, on też jest Avesta, ale z Lambdą. No i zobaczymy, co dalej. The cartel has deserted you, Taboro. You have no allies left. Don't be a fool. Give us the fuel rods. Tomorrow, there's something very wrong with you. Listen to what you're saying. It doesn't make sense. That inbred imbecile has abandoned all sanity. You'll have to take the Ark's fuel rods by force. His palace is a testament to my artistry. I poured my spirit into designing lethal defenses. I also left myself a private entrance inside. Finding a way inside the palace is the least of our problems. We're heading into the heart of a lunatic's private playground. Taboro will have far more than my inspired designs guarding him. His most lethal soldiers and Isotope 5 droids patrol every corridor. We'll hold this position until you get back. Without those fuel rods, millions will die. If you can't get them, I'm canceling your parade. No i teraz zastanawiam się, czy... Dobra, wiecie co, tak, żeby nie... A, sprawdzę to. I hate flying into certain death with dry lips. Help me out? Why not? O, jak słodko! I naprawdę Kira nie ten, nie ma z tym żadnego problemu, o. Przynajmniej nie widać tego w mechanice gry. You now have coordinates and the security code to my secret entrance. Once you're inside, contact me for more information. Don't die. No i takie akcje lubię. Uwielbiam wręcz, zajebiście. Dobra, także lecimy. Generalnie to już podjąłem decyzję też na bazie waszych komentarzy, że nie będziemy robić tych zadań z tym droidem poszukiwawczym i binoklami, dlatego że one są, jak mówię, dla mnie są trochę nudne i też z tego, co tam pisaliście, to nie wnoszą za dużo do fabuły, przynajmniej jak się gra po jasnej stronie mocy. No i też poza tym robiliśmy je jako agent Imperium, tak więc nie ma co się powtarzać. I chyba pomału będziemy kończyć Macap, bo idziemy już do pałacu Taboro zdobyć Izotop 5, no i zapewne ostatecznie go powstrzymamy, pokonamy. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądać, bo być może coś tu się jeszcze zdąży po drodze skiepścić, tylko nie wiemy co jeszcze po prostu. Ale dowiemy się pewnie niedługo, tak więc jedźmy przed siebie. Było powiedziane, że będą tutaj bardzo mocne jakieś umocnienia. O, w ogóle tam jakieś zadanie poboczne było i właśnie mi zniknęło, także dobrze się spojrzałem na tą minimapę, bo inaczej byłoby cienko, jeśli chodzi o jego wykonanie, a takie sobie zrobimy. Taboro Bests. Okej, dobra, mamy po prostu 20 regulatorów pokonać na tym terenie tutaj. Dobra, czyli w takim razie walczymy sobie jednak. Myślałem, że ich pomijam, ale skoro mamy zadanie, to je sobie zrobimy. Zawsze trochę doświadczenia dostaniemy tutaj, także myślę, że powinno być spoko. Okej. Może aż tak bardzo nie będę gdzieś tam się rozchodzić po bokach, raczej będziemy przejść naprzód do naszego celu. I miejmy nadzieję, że po drodze akurat będzie wystarczająca liczba przeciwników, tym bardziej, że tutaj jakoś musimy jeszcze naokoło pójść. Niestety nie mamy naszego doskoku jeszcze aktywowanego, ale to nic. Na tamtego mogę doskoczyć w trakcie walki, zawsze to trochę mu więcej obrażeń zadamy. Okej. I dobra. Także dalej przed siebie. Ciśnijmy po drodze i jak mówię, te przydrożne grupki będziemy sobie tutaj pokonywać.
Musimy tylko 20 zabić, także to nie jest dużo. Za chwilę będziemy mieli połowę. A w razie czego to gdzieś może przy wejściu do pałacu więcej powalczymy, jeżeli tutaj nam przeciwników zabraknie. Ale podejrzewam, że raczej nie będzie to problem, ten brak przeciwników. Nawet być może mógłbym użyć trochę speedera i podjechać gdzieś i dopiero na miejscu zacząć ich zabijać, bo jeszcze dosyć daleko mamy. A nadal tutaj tych przeciwników jest sporo, ale zróbmy najpierw zadanie, a później pojedziemy dalej. Wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja. Zresztą w sumie nawet jeżeli to nie jest misja bonusowa, to tak naprawdę ona nam nie zniknie, kiedy skończymy questa głównego. Czyli mógłbym ją zrobić w dowolnym momencie. Tak mnie teraz naszło, ale no cóż. Zrobimy to teraz. No właśnie, bo tutaj dopiero mamy wejście do pałacu, już praktycznie mamy zrobioną tą misję, co mi się bardzo podoba oczywiście. Dobra, tam Kira sobie powinna poradzić. Tego droida to być może sobie ominiemy właśnie. A, tylko pytanie, czy to wejście jest tutaj od środka? Pewnie nie. Oczywiście, że nie. Dobra. Oj, co ciekawe, nas tutaj zrzuca ze speedera. To bardzo niedobrze, bo mnie może zaraz gość zobaczyć. O kurde, dobra, tam się aktywują zapewne, tak. Bardzo, nie bardzo, no ale dobra. Niech będzie, pokonamy sobie go. I tam pewnie musimy przejść na bok, niestety. Także jeszcze tam ta grupa nas czeka co najmniej. Do pokonania. Okej, okay, dobra. Mam poinformować dowództwo o naszym sukcesie. Spoko. Ale to oczywiście jakieś tam, jak zajmiemy się misją główną. Bo to gdzieś tam będzie na powrocie. Okej, okay, jak tam się dostać? To jest dobre pytanie. No to jakieś tajne wejście jest, czyli na pewno nie będzie to prosta droga. Okej, okay, jakoś tędy. Na szczęście tutaj przeciwników nie ma, także tyle dobrego. No i gdzieś za chwilę będziemy musieli wejść czymś w interakcję. Pewnie z tymi drzwiami, tak jest. Mamy tutaj windę, także lecimy do środka. Tam podejrzewam nie będzie lepiej, jeśli chodzi o ilość przeciwników. Także trochę jeszcze nas walki czeka. Oczywiście mnie zrzuci ze speedera. No okej, co ciekawe, mamy tutaj jakieś bestie. Ani droidy, ani ludzi. Ani innych bardziej sapiens gatunków, że tak powiem. No ale dobra. Przebijemy się przez nich, czemu nie? Niezłe sobie wejście załatwił ten nasz naukowiec, biorąc pod uwagę, że on jest chatem, a chatowie chyba tak do walki to niezbyt. Szczególnie z taką ilością takich stworzeń, to tak trochę to dziwne, no ale dobra. Niech będzie. O, co ciekawe, tam jest inny gracz, okej, czyli to jest czwarta lokacja. Dobrze wiedzieć. No dobrze, przynajmniej będziemy mieli oczyszczoną drogę troszeczkę. Gdzieś tam przed nami. Co jest bardzo, bardzo na plus. Podejrzewam, że i część by się dało tych przeciwników ominąć, ale... walić to. Okej, okay, tam ci gdzieś w ogóle... Aha, dobra, czyli ktoś po prostu od nich ucieka. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują, ale chyba nie. Także spoko. I tutaj kolejna grupa, która na szczęście się skupiła na graczu innym. O właśnie, tam on sobie biega i to jest chyba żołnierz w ogóle. Ale dobra, no okej. Okay. A ja sobie mogę spokojnie wejść, go jeszcze gonią. A mnie na szczęście nie. Dobra, i mamy użyć jakiejś konsoli. Nie wiem w sumie po co, ale zaraz się dowiemy. Być może się z naszymi sojusznikami będziemy kontaktować. Your hidden entrance appears to be unguarded, Doctor. Of course. Tomorrow doesn't even know it exists. He has no eye for such exquisite detail. He is also despairingly predictable. And almost certainly ranting away in his throne room while clutching the fuel rods to his bosom. I am transmitting procedures to defeat the security protocols separating you from tomorrow. Follow them precisely. I'll be unable to reach you via hollow after this. We can take things from here. You've been most helpful. The Republic will remember your cooperation. Perhaps your Supreme Chancellor will reward me with my own private laboratory. The planet Tisharon would be perfect. A last word of advice. Tomorrow asked for some rather unorthodox droid designs. It's possible he actually built a few. If so, good luck with them. No dobra, czyli tutaj dopiero mamy to ukryte wejście. O właśnie. No i dostaliśmy jakieś ostatnie tipy, tak więc lecimy. Lecimy skonfrontować się z Toboro. Zapewne znowu będziemy mieli walkę właśnie z Hatem. Tak jak i kiedy graliśmy. No, dokładnie. Dokładnie, Kira. Jak cię tutaj ponoszą emocje, pomedytuj i będzie ci lepiej. Na pewno. Ała, nie odrzucaj mnie, droidzie głupi. Tak więc dobra, musimy się przebić do jego sali tronowej. Oczywiście jest ona gdzieś po... A nie, nie jest po drugiej stronie lokacji, ale dobra. Zanim będziemy mogli gdzieś tam się dalej przedostać, to będziemy musieli właśnie kilka tych celów wykonać, które pozwolą nam wyłączyć zabezpieczenia.
właśnie tej sali tronowej dostać się do jakiegoś skarbca, gdzie ten izotop 5 jest przechowywany, bo o to nam tak naprawdę chodzi. Mamy też zadanie bonusowe, które może wykonamy, może nie, zobaczymy. Zależy jak nam to tutaj wyjdzie. Okej. Tam oczywiście już jeszcze jedną grupę pominąłem, także to może samo w sobie mnie powstrzymać od wykonania zadania bonusowego, bo nie wiem, czy ono jest na wszystkich tutaj z lokacji, czy też nie. Ale trudno, nie zależy mi jakoś bardzo. Także pokonajmy tego silnego przeciwnika. Okej. I tutaj mamy czegoś użyć. Okej, mamy kogoś chyba z karbonitu uwolnić? Okej. To ciekawe. No dobra. Nie wiem, czy tamten gościu będzie mnie atakować, czy coś, czy ja mam coś z niego zebrać. W każdym razie zaatakujmy sobie teraz do tego droida, który jest zaraz obok. Tak, okej, dobra, czyli on jest zamknięty w karbonicie. I musimy go pokonać, co ciekawe. Nie wiem dlaczego, w sumie powinien z nami kooperować za to, że go uwolniliśmy z tego karbonitu, no ale... Okej, no skoro mamy go pokonać, to mamy go pokonać. Niepotrzebnie być może tego droida zaatakowałem, ale... No już teraz to too late na zmianę tej decyzji. No doskoczę do niego. Dziękuję. Na razie karek momentu chyba nie będę wykorzystywać, że dużo jest tutaj tych silnych przyta. Zresztą dobra. Skuldamuje się jeszcze, myślę, na walkę z Toboro. Bezproblemowo. Oto gnojek. Jeszcze ma jakieś skille, które dosyć poważnie ogłuszają. Ale dobra. Okej, padł. Super. Zobaczmy. Okej, mamy tego Access Carda. Wątpię, że to jest wszystko, co mamy zrobić. Tak, mamy jeszcze jakąś konsolę zabezpieczeń. Odszukać i zabezpieczyć. Spoko. Także to jest nasz następny cel. Zapewne znowu po drugiej kompletnie stronie lokacji, ale zobaczymy, gdzie to dokładnie będzie. Okej, tu jakoś mało podejrzanie przeciwników. Także przejdziemy sobie tak, żeby ich trochę pokonać. W sumie możemy od razu obszarówę. O, coś ta obszarówa za bardzo... A, bo nie wziąłem tej obszarówy z projektu momentu. Dobra, nieważne. Byłem pewien, że kliknąłem tutaj, ale najwidoczniej nie. Okej. Dobra. Okej, teraz się nagle podejrzanie dużo tych przeciwników zrobiło. W tym miejscu. Okej, dobra, zobaczmy. Oczywiście, że mam iść kompletnie na drugą stronę. Niestety tutaj mi za bardzo... O Jezu, nie, dobra, na szczęście piorunów nie użyło. Dlatego to już sobie piorunów użyję, bo i tak mi się zaraz skończą. Także użyjmy sobie, żeby poszło szybciej z tym panem. Dobra. I za chwilę powinniśmy być na miejscu. Dobra, teraz tam jakaś obszarówka. Nie wiem, czy wszystkich zahaczyło, czy też nie. W sumie to jeszcze to, bo zaraz się i tak heroic moment skończy. Także, żeby go wykorzystać, to niech poleci parę zrzutów z orbity. No i dobra, okej, zobaczmy. Jeszcze dalej. Nie wiem, czy tamten jest połączony z tamtą grupą, niestety tak. No nic, także też go musimy pokonać, zanim przejdziemy dalej. U misji bonusowej jeszcze 5 zostało. Także akurat gdzieś nam to tak mniej więcej wyjdzie, że wszystkich pokonamy. Tam zapewne będzie jeszcze jedna grupa 3-osobowa, czyli akurat. No nie 3-osobowa, 2-osobowa, ale nadal gdzieś tam jednego przeciwnika spokojnie znajdziemy, bo wszystkich na pewno nie pokonałem tam wcześniej. Także zabijmy tego silniejszego kanoniera. I za chwilę użyjemy tego terminalu, miejmy nadzieję, zdeaktywujemy chyba już tą barierę, którą wcześniej mijaliśmy, taką żółtą. I będziemy mogli chyba wejść dzięki temu do sali tronowej, zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze jakiś główny panel zabezpieczeń musimy znaleźć i zhakować, także dobra. Tam teraz pójdziemy, oczywiście tutaj po drodze to już za bardzo przeciwników nie będzie. Tam gdzieś przy tej konsoli ewentualnie jakiś się jeszcze napotoczy. Albo i też nie. Ale jeszcze zróbmy sobie misję bonusową, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. O, ten tu powinien przyjść. To akurat będziemy mogli go zaatakować. Tylko niech się odsunie od tamtych droidów, bo z nimi akurat bym walczyć raczej nie chciał. Także jeszcze... Okej, dobra, ten dalej już od nich nie odejdzie, ale akurat odszedł na tyle, że one się nie szczają. Ja nawet się trochę bym od niego odsunął, szczerze. Tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Też no, na tyle bym się odsunął, żeby jednak móc go atakować. I dobra, misja bonusowa wykonana, tak więc możemy użyć tej konsoli tutaj. No i zobaczmy, czy będziemy mieli jakąś cutscenkę, czy też nie. Nie będziemy mieć żadnej cutscenki, mamy wejść do sali tronowej. I teraz cutscenkę już mieć będziemy.
Luna, Niska, Chananga, Wachi, Kospaini, Huntinka. La Jobano Votafa, Avatikun, Achido, Nicknanolia. This planet may not be around much longer, but its people will always be part of the Republic. You destroyed this world, enslaved and murdered people, and for what? Vanity. You're done, Taboro. Surrender. No dobra, czyli na początku mamy droida na Izotop 5 do pokonania. Także lecimy z nim od razu, akurat za chwilę nam się Heroic Moment skuldownuje, tak więc będziemy mogli go wykorzystać. Ouch. Okej, okay, what the hell just happened? Jak mogę tego ataku uniknąć? To jest zajebiste pytanie. Dobra, odsuńmy się od niego. No, zmaltretował mnie jednym atakiem i to tak konkretnie. Nie wiem, co to był szczerze za atak. No ale dobra, poczekajmy chwilę, aż będziemy bezpieczni. Nie wiem, czy ja mam mu zejść jakby z pola widzenia, czy co? Ja nie wiem, które to moje skille ogłuszają, czy coś. No dobra, musimy uważać. Dobre pytanie, nie mam tego pojęcia. I mówię, nie wiem, który to był... O właśnie, oto to. No ej, nawet... Jak się od tego... Ja pierdzielę. Ej, no kurde, nie mam bladego pojęcia, bo nawet no, praktycznie nie zdążyłem się odsunąć. Wow. Ej, chyba będę musiał actually zobaczyć, jak tego bossa pokonać, bo nie kojarzę czegoś takiego w ogóle z agenta. A jak mówię, nawet... nie wiem, które tutaj rzeczy... Dobra, to na przykład mu przerywa akcję. Także zrespimy się jeszcze z próby. Następna już będzie chyba za minutę, czy nie lepiej. Także jak teraz mi nie wyjdzie, to już będę musiał na początek lokacji się udać. Niestety. Także zobaczymy. No, w razie czego ten atak, tylko on ma cooldown aż 12 sekund. Także nie wiem, czy on będzie wystarczający. A gościu mnie bierze na hita. Po prostu tak na hita. No dobra, jeszcze zobaczymy, czy coś jeszcze możemy tutaj gdzieś coś ogłuszyć? Ha. Dobre pytanie. Nie bardzo. Przynajmniej nie widzę. No i dobra, spróbujmy. Będę miał to raczej na uwadze. Pod myszką. Te mikro... Właśnie, bo ja przez to się nie mogę też ruszyć. O, nawet patrzę, ja tego nawet nie mogę użyć. Okej, czyli muszę po prostu przejść... Muszę przejść za niego, tak żeby on nie miał mnie na widoku do tego ataku. Okej. Dobra, dobrze wiedzieć. Zrzućmy sobie atak z orbity. Dobra. Okej, teraz w rzeczy powinien paść, biorąc pod uwagę, że mnie tym jednym dojebanym atakiem nie zabił. Także dobra, no okej. Szybko poszło. Co teraz? A, mamy zebrać z niego izotop 5. Okej. To bierzemy. Dokładnie. W każdym razie, chodźmy i pogadajmy z Taboro, zobaczymy, co on na to. You left us no chance to get you out of here alive, Taboro. Goodbye.
No jednak nam się udało, moc była z nami, mamy paliwo. No i dobra, zajebiście, jesteśmy przed pałacem, widzę. A dobra, weźmy sobie szybko podróż na początek tej lokacji. Oddamy zadanie poboczne i pójdziemy spotkać się z Shalimem. Tutaj pewnie w tym namiocie, ewentualnie może już w mieście, bo nie wiem, no wygląda to jak koniec, ale mam dziwne podejrzenie, że to koniec jeszcze nie jest, a jeżeli jest, to tak trochę bez polotu. Okej, okay. You are truly gifted. Czemu to moja postać powiedziała? Nie wiem, ale okej, okay. Spoko, chodźmy do taksówek w takim razie, bo mam wrażenie, że jeżeli to byłby koniec, to byłoby to dużo krótsze niż po ciemnej stronie mocy. Nie wiem, zobaczymy. Chodźmy tutaj. W takim rozrachunku. Może ja mam jakieś złe poczucie czasu albo coś, nie wiem. W każdym razie no, wydaje mi się, że jeżeli to byłby koniec, to Republika miałaby dużo mniej fabuły. Gdzieś tutaj w tym dodatku. Dlatego mówię, myślę, że to raczej koniec nie jest. Jesteśmy gdzieś tak może w 3/4? Czy 2/3? Nie wiem, coś takiego. W każdym razie wejdźmy do namiotu, no i zobaczmy, bo w teorii możemy opuścić tą planetę i wyeskortować ludzi, zobaczmy. The Ark fuel rods, as promised. Tobaro's gone, along with his entire supply of isotope 5. The whole planet felt it. Lambda says the explosion triggered a chain reaction in the planet's core. If you have unfinished business, better make it quick. I'll take the fuel rods and get our people to work installing them. I left a shielded shuttle here at the camp. It's your ticket off Makeb. The rest of us are taking the Ark. You sure there's nothing else that needs to be done? Have all the planet's refugees made it aboard the Ark? The ship is full and ready to fly. Thanks to you, we're about to achieve the fastest planetary evacuation in galactic history. I hope we meet again on Keylander Station. Okej, to ciekawe, no czyli jakby opuszczamy planetę. Jakby, no z tego co pamiętam, to myśmy ustabilizowali jakoś rdzeń Makeb i ją ocaliliśmy grając jako agent. Czyżby tutaj tego nie było, tylko tak po prostu opuszczamy planetę? Wątpię. Szczerze i bardzo wątpię. No ale dobra, zobaczmy. Mamy udać się na stację nad Makeb i spotkać się tam chyba znowu z Shalimem, także chodźmy. It'll have to be. Lambda says there's a fissure opening directly beneath us. We're launching before the mesa collapses. No i dobra, udało się. Mamy liftoff, także chyba wszystko poszło dobrze. The Republic just inherited several million people who need a new home. Please meet me in Keylander Station's conference chamber. We have much to discuss. No dobra, spotykamy się z wielką panią kanclerz. To bardzo wygląda jak koniec. To jest bardzo podejrzane, że to wygląda jak koniec. Tu mam jakiś chyba wpis do lore, którego nie zebrałem wcześniej, a za to jest chyba doświadczenie, to sobie zbadajmy. Tak jest. Dobra, tak więc idziemy do pomieszczenia konferencyjnego. Okej, no spoko. I gadamy z tym droidem, z którym gadaliśmy na początku, czyli będziemy mieli meeting. Także zobaczmy. The Supreme Chancellor requested a meeting. Welcome back. I was informed that you survived a terrifying ordeal. You have my deepest admiration. Ah, here they are. Millions of hungry mouths to feed and nothing to show for it. You pledged Makeb to us, Shalem, and you knew it was doomed. We had no idea the planet was that unstable. Our offer was made in good faith. My uncle is a businessman, Chancellor. But in this case, he's telling the truth. You knew the groundquakes were getting worse. You used the Republic, knowing we'd be obligated to help your people even if you had nothing to offer in return. What's done is done. We have a vessel filled with millions of refugees who need food, water, and medical treatment. And a home.
My people can't live on that Ark forever. They're packed in like cargo. This is a debacle. We came here seeking resources to defeat the Sith Empire. Instead, we're walking away with debts and obligations. What about the Hutt leaders? You negotiated a peace agreement with them, didn't you? He's right. The cartel leaders have promised to support the Republic wholeheartedly. So we have a worthless ally and a broken one. Still, the Hutts possess considerable wealth. Only the cartel leaders who needed rescuing agree to this alliance. Fortunately, they possess most of the wealth and power. They'll neutralize any holdouts. With our new friend's wealth and warships, we've gained a substantial advantage over the Empire. That doesn't address the problem of Makeb's people, however. I need a solution. The Republic needs to establish a haven for war victims. I can't think of anyone more deserving than the people of Makeb. The Hutts have plenty of credits to fund the construction of new homes, and we can use their fleet to protect them. I had to twist your arm to call the Republic. Glad you finally swallowed that spirit of independence? After everything we've been through, to receive such generosity. Thank you all. No, to już jest moim zdaniem trochę przesada, także nie. The people of Makeb need someone guiding them to their new home. I think you're the right person for that job, Shalem. I'm not. But you've shown me what a true leader looks like. I'll follow that example. I want to speak with my operative in private. Please excuse us. You've made the best of an unfortunate situation. Well done. The Hutts want to be on the winning side of this war, and you've shown them who that is. We have you alone to thank for this alliance. All Jedi are taught that our power should be used to bring people together for peace. A great many have seen your example and responded. And I need that beacon in the darkness more than ever. For too long, the Republic has wasted time reacting to the enemy. We must fight this war to win by going on the offensive. Savor this victory. Return to the war's front lines and press our advantage. Together, we will be triumphant. A więc jednak... Koniec! Jednak, kuźwa mać, koniec! Dodatku, no muszę wam powiedzieć, że ten po stronie Imperium był dużo ciekawszy, bo tutaj to tak się no, mam wrażenie, że było krócej, niźli ostatnim razem i no zdecydowanie moim zdaniem mniej ciekawie. Wow. Mamy porozmawiać z kolejnym droidem, tam mamy wstępniak do Shadows of Revan. Staliśmy do jakiejś nowej kół, ale co ciekawe, a dobra, lepsze tutaj. Jeśli chodzi o te buty, to też jest lepsze, spoko i dzięki temu, dzięki waszym poradom wyglądamy przynajmniej ładnie. Także bardzo spoko. Okej, to chyba musiałbym sprzedać u kupca. I to jest dosyć sporo warte, generalnie. Dobra, to chodźmy jeszcze do Vendora, w takim razie podejdziemy gdzieś tutaj, zaraz obok mamy jednego. No jestem trochę zdziwiony, że już skończyliśmy, no ale dobra, no skończyliśmy, to sobie sprzedajmy za kredyty, to też, bo to wszystko gorsze jest. Dobra, tu jakiś miecz świetlny, to nie wiem co to jest. Jakiś chyba podwójny miecz świetlny i tak go nie mogłem użyć, to możemy sprzedać. Co jeszcze możemy sprzedać, zobaczmy czy coś tutaj ciekawego. Chyba nie. Dobra. Także cóż, no w takim razie na tym ten odcinek sobie zakończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał i od kolejnych odcinków zaczynamy Shadows of Revan w takim rozrachunku. Może to i dobrze, bo przynajmniej szybko dojdziemy do tych dodatków, których jeszcze nie przechodziłem, czyli Knights of the Fallen Empire i Knights of the
Infernal Throne, chyba tak ten drugi dodatek miał tytuł, czy tam pierwszy, nie wiem w jakiej one są kolejności. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.